Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 19 odcinek z Borderlandsa. Poprzedni był 18, wcześniej nie pamiętałem, które to już były odcinki. Ale teraz już jest wiadome. Okej, mamy tutaj kolejne misje poboczne. Bo to jeszcze nie koniec, spokojnie. Już zaczynamy. Trzeba zamknąć jakieś walwsy? Nie wiem. Tak, przynajmniej ja to tłumaczyłem. A, to jest teleport, gdzie są samochody. Tam będzie pojazd. I się ruszymy trochę stąd. Aby po prostu trochę... LOL! No ruszę tym pojazdem. I co jest do cholery? Jaki Bóg! Już... O, dobra. Już myślałem, że już coś nie tak. A w ogóle my coś sprzedawaliśmy z naszego EQ? Tak, bo tak jakoś tu pusto. Dobra, wszystko jest dobrze. Myślałem, że czegoś zapomniałem. Ale dobra, jedziemy. W poprzednim odcinku no działo się tam coś znowu. Parę misji było. Odcinek był dłuższy, ale go tam troszeczkę skróciłem, bo tam, żebym taką sprawę zawalił, że mogłem ich po prostu rozjeżdżać zamiast w nich strzelać, bo wtedy miałem ułatwioną sytuację. Tak to po prostu się użerałem. No i tyle było z tego. No i były te misje z beczką. 20. który level? Bodajże 20. Tak, drugi level nam się wbił. Dostaliśmy lepszą broń. Kałasza, który zadaje damage plus 88. Więc to jest naprawdę już sporo. Aha, trzeba będzie to tak wjechać. Bo innego wyboru za bardzo nie widzę. A nie, tak też nie można, bo byśmy się pozabijali. Trzeba będzie po prostu zejść z tego pojazdu, nie? Bo tutaj zakładam, że by się tutaj nie dało wjechać. Dlatego sobie tutaj już podbiegniemy. What? Coś tutaj na... Jebud na hita. Pięknie. Jeszcze tutaj ten... What the fuck? Jebci. A, to są wybuchające robale. Znowu te owady, fuj. Dobra. Przej będę je wybijał po kolei. Pustynne gówna. Dobra, przeładowanie. Reloading. Kurwa. Gdzie ty jesteś, ty robolku, ty? Dobra. Im szybciej ich zlikwiduję, tym będzie dla mnie lepiej. Grenade mode i hajsy. Coś tu jeszcze? Ja sobie tu przybiegnę. Dobra, pustka. To biegniemy już tutaj. No i coś tam jest. Coś tam jest. Tylko co to? A, trzeba te zawory przekręcić. O proszę. I co się dzieje? Co się z tym dzieje? Nic się nie stało. Dziwne. Dobra. To było dziwne. Ale zobaczymy. Jeszcze przekręcimy za dwa takie zawory i dowiemy się, po co mieliśmy to zrobić. Wiedziałem, że coś mnie tu prześladuje. Bo inaczej bym się stamtąd nie ruszył. Jeszcze jedno gówno. Dobra. Padło. Co jeszcze, bo mało. Fu, latające. Kurde. Ale mnie to zaczyna powoli irytować, to robactwo. Dobra. Ale skupmy się na misji, a nie na robactwach. Bo inaczej tego nigdy nie zrobimy. A raczej nie w tym rzecz, żebyśmy się nie wiem. Po prostu nie chcę się jarać tymi robalami, ale kurczę, Borderlands się jeden robale? Normalnie aż mnie to brzydzi po części. Dobrze, dostałeś. Teraz bazuki nawalamy ładnie. I jeszcze jeden wyszedł. A, mają po prostu levelu i są kozakami. Na pewno. O, światełka się zapaliły, wow. Aż po prostu nie mogę w to uwierzyć.
Ale dobrze, przynajmniej nie będę jeszcze na tyle taki ślepy. Aha, zejdę z pojazdu i już się gaszą. Coś tu jeszcze jest. O, hajsy. Szafeczka. Kolejne hajsy. I przekręcamy kolejny zawór. What? What? Jakby jakiś krzyk stworzenia wyniósł się z tego zaworu. Nie wiem, coś takiego słyszałem, no. Tak mi się przynajmniej zdawało, ale to już mniejsza z tym. No i ostatni zawór. Zaraz znajdziemy, pewnie tutaj właśnie. O, tu akurat nie ma żadnych stworzeń. To jest bezpieczniej. Chwileczkę. Najpierw tu pozbieram skrzyneczki z zawartościami. To mi nie umknie, spokojnie. Ja bym mógł coś takiego przegapić. Wszystko? Wszystko, dobra. Aha, trzeba tam wyżej wjechać. No to nie tutaj, tylko wyżej. Tylko jak my się mamy tam dostać? I to teraz jest pytanie. Skąd ja mam otworzyć te kraty, żebym mógł się tam dostać? O. Ale po hajsy to sięgnąć potrafię! Tak! Nawet po miliard dolarów bym sięgnął, ale żeby przekręcić zawór. Lol. W takim miejscu skrzynka. Dość niepozorne miejsce. Jak dla mnie. Ale teraz chcę tylko to zrobić. Nie wiem, może mam to wysadzić w powietrze. Kuźwa. No coś muszę zrobić. Inaczej nic nie będzie z tego. No patrz. Co za... Może tak to trzeba zrobić. No kurde, to jaki mam sposób wymyśleć na to, żeby się tam dostać? Nie wiem, może gdzieś jest jakaś wajcha, nie wiem, jakieś przekaźniki, dźwigi, nie wiem, cokolwiek. Zaraz, aż się przekonam. No coś musi być. No bo inaczej by się nie dało tej misji zrobić, no. Zaraz, może na dole jest jakiś przekaźnik. Tylko jestem jeszcze ślepny. Tu nic. Zaraz znajdę, spokojnie. Lub nie. Jeśli się okaże, że nie ma nic takiego, żebym mógł, nie wiem, otworzyć te kraty. No coś trzeba zrobić, no. Zaraz się wścieknę, poważnie. Jak się nie dowiem, co trzeba z tym zrobić. No, po skrzynkę to potrafiliśmy się, no poważnie mówię, ale do zaworu to już jest naprawdę ciężka filozofia. No kurde. No i teraz mnie dylemat bierze. Co dalej? A to, w to mogę strzelić? Nie, to nic nie daje. Ale lipa. No po prostu lipa. O, tu żeśmy skoczyć potrafili też. Aha, dobra. Tu respi się pojazd. Jak nic innego oczywiście. O, robi się dzień. Tu nic. No kurczę. Zaraz znajdziemy sposób. Trzeba się jeszcze się rozejrzeć dokładniej. Może w końcu da nam to jakiś znak, że będzie można w końcu jakoś się tam dostać. Tutaj są takie, o proszę, listewki. Jakoś trzeba się tam dostać, no. Chwileczkę, może trzeba się spiąć po tych górkach. Właśnie, dobry pomysł. Innego pomysłu nie widzę w tym. O. Pomyśleć trzeba było, zimprowizować to jakoś. Proszę bardzo, mamy wszystko, co powinniśmy zrobić i oddajemy misję. Pięknie. Czyli jednak coś trzeba było pomyśleć tym razem. Tym razem logika się tu powinna była wtedy kłaniać. Mamy jeszcze punkt skilla,
Maszynka nam przypomniała o tym. Tylko trzeba teraz, o proszę. O, wzięliśmy 1% regeneracji zdrowia przy używaniu tego skilla. Dobra, zmykamy. Oddać misję i zrobimy jeszcze jedną. A jak damy radę, to zrobimy do końca te wszystkie poboczne. Raczej te pozostałości po tych misjach pobocznych. Nie wiem, co ty robisz, ale zignoruję to. Bez komentarza. Dobra, dojdziemy tam szybciej. I nagroda na nas czeka po prostu. Nie wiem, posiedzimy to jeszcze chyba z jeden odcinek, albo więcej, zobaczymy, w zależności od tego, ile będzie tu jeszcze misji. Dobra. Czas oddać. Misję expa będzie sporo, zakładam. Jep, 6000 i hajs. No i kolejna misja, proszę bardzo, tylko jeszcze coś bym chciał sprzedać. Trzeba znaleźć jakiś artefakt, więc zaraz się po to zbierzemy. A jakieś tu ekstrawaganckie bronie, czy same lipy? Same lipy, niestety. O, to jakaś jedna broń na sprzedaż. Tu grenade mody też na sprzedaż. To mi niepotrzebne w ogóle. Jeszcze sobie kupię trochę amunicji, bo żebym zmarnował. Ale to nie jest duże, bo szczelaniny wielkiej nie było. O, grenade mod 58, a my mamy ile? 50, kupujemy, kupujemy. Nie ma czego się bać, a to nawet będzie lepiej dla nas. Dobra, jest. I jebut, poszło. Zamiana, już lepszy grenade mod dostaliśmy w ręce. To sprzedamy, w pizdu, dziękuję. I możemy już ruszać, bo tutaj nie ma raczej co kupować. No właśnie, dobra. A, tu jeszcze szafeczki przeszukam. Zawsze coś tam będzie. O, proszę bardzo. Okej, tu jeszcze. O. To jest ta twoja właśnie misja fabularna, ale to ją wykonamy kiedy indziej. Najpierw poboczne rzeczy. Dobra, idziemy teraz szukać tego artefaktu. Znajdziemy go na pewno, ale walki nam też nie zabraknie, założy się. Bo jak coś zawsze znajdziemy, to nie wiem, albo zacznie się jakaś walka, albo coś wielkiego wyleci nam. Kurde, jedźże lepiej. Dobrze, my to jedziemy? Dobrze. Przyspieszymy jeszcze. Okej, to już tutaj. Mojej najdrogi nie widać. Proszę bardzo. Kurde. Łoszty! O, proszę, kamperzy. Jeb, dobra, przeładowanie. O, już spanikował kolega. Czekaj, strzelę mu heada, tylko niech się nie rusza. Kurde, ciężko z tej broni strzelić heada, bo ma to taki straszny odrzut. Aaaa, siadło. Pięknie. Dawaj tu wszystko, co tu masz. O, niewielu było żołnierzy. Czyli zagrożenie takiego wielkiego też. O, ktoś tu jeszcze chce walki posmakować, tam jest. Jeb, poszło. O kurde. Szty w życiu. Ty kurde, dziadu psychiczny. Masz tu granata. Dobra, może zmienimy broń na o troszeczkę taką. Masz tu granata. Dobra. Przeładowanie. Jebut. Poszło! Leżeć mi tu. Dziękuję. O, się fajnie złożyli. No, czyli tak jak mówiłem, nie będzie łatwo po ten artefakt dojść, bo zawsze będą wrogowie, no. Jakby inaczej, dobra. Tutaj następny. O, idzie, idzie. No patrz! A! Ale hedzik, aż cała jego
Postura się wykrwawiła. No bo Hedzik przecież. Dobra, dostał kark. Szyję bardziej, ale dobra. Nie będę tam mierzył. Jeb. No kurde. O, trafiłem, fajnie, ruchomy cel. O, coś tu trzeba zrobić. Jeb. Nie wiem, co to robi. A, to jest ta nasza winda. Dobra. Czyli artefakt jest pod ziemią. Tyle wiemy. Ale gdzie dokładnie się znajduje? Mamy na GPS-ie, ale to nie będzie taka łatwa droga. Czyli na odcinek starczy jeszcze ta misja. O, proszę bardzo. Czyli znowu wrogowie. Poszło. Pierwsza śmierć tutaj. Łoż ty. Jeb, headshot. Ty tam kampi sobie jeden dziad. Zaraz tutaj. Jeb, padłeś. Dziękuję. Dobra. Teraz sobie tu jeszcze sprawdzamy, może tu coś mają ciekawego. Co tu robią sklepy, automaty pod ziemią? No, to jest dobre pytanie, powiem wam szczerze. Ale tu raczej nic ciekawego nie znajdę. No, niestety znowu gówna same. Nic, nie liczyłem na nic takiego epickiego. Okej. Dużo hajsu znowu. Może jakieś lepsze tarcze dla nas, bo wiecie... O, ta już jest lepsza. W ogóle co my za tarczę mamy? O Boże, przepraszam. No właśnie, a tu jest lepsza, nie? Jest, kupujemy. W końcu będziemy mieli nieco lepszą tarczę. Właśnie, dzięki. To na sprzedaż. A ta tarcza? A, słabiutka, dobrze. To nie są nasze klasmody. Więc to odpada. Okej, dobrze. A więc teraz sprawdzimy jeszcze tutaj teren. Ale raczej nic tu nie ma. Dlatego od razu ruszamy dalej w stronę tych świecących kryształów. One nas doprowadzą do artefaktu, ale strasznie świecą po oczach. Ich jasny blask wszystko daje znaczyć, że tu nawet są już i kryształowe posągi. Tylko czyj to jest do cholery? Mam tu się kogoś spodziewać? Nie, ja coś czuję, że jak zbiorę ten artefakt, to mi... What the fuck? Co tu się dzieje? Co jest zgrane? Łoż ty! Jakiś strażnik artefaktu! Ty! O kurde! Ej, przerwali mi skilla. Jakim kur... Boż ty. Ej, jak ja mam z tym walczyć? Kuźwa. Pierwszy raz. Obawiam się, że się to może dla mnie skończyć tragicznie. Kurde, won mi stąd. Ty myślisz, że mnie tu pokonacie. Dobra, trzeba wziąć bazukę. Jeb, poszło. Łoż ty. Kurwa, zaraz mnie tu wykończą. Ja pierdol. Ej, oni naprawdę tutaj stwarzają takie monstrum. Uciekam. Uciekam stamtąd. Ej, ich naprawdę pogrzało. Ej, nie wiem, czy jest sens z nimi walczyć. To teraz jest okazja wziąć ten artefakt, bo ich zgubiłem. Ale pizdy. Teraz mogę spokojnie wziąć ten artefakt, nie? Mogę? Mogę to wziąć? Ty. Zajebiście. I teraz zakładam ten artefakt. Jeb. Proszę bardzo. Zgubiliśmy tych debili. Ale oni taką mają sieczkę tutaj, że nie wiem, czy jest sens naprawdę tu z nimi stawiać. O, lepszy klasmod.
sprawdzimy. Class mod. Okej. Ten lepszy widzę. Ten jest słabszy. Okej, dobra. O kurde. Ale to i tak teraz trzeba pokonać te gówna. Skoro wzięliśmy ich artefakt, no to teraz trzeba się z nimi rozprawić. O ile oni nas nie zniszczą. Od tego zacznijmy, bo kurczę. Ej nie no, z bazuki to ja bym ich na 100% zniszczył. Bo musiałbym co chwilę przeładowywać. Oni tam są naprawdę? Ty, oni tam są. Oni tam są. I teraz będą walczyć. Trzeba ich ubić, nie ma co. Jebci. Taki będzie z ciebie koza, jak zaraz będzie po tobie. Dobra. Nie, dobra. Przecież to jest... To zaraz już jest dobrze poszło. Fuck. Fuck this shit. And fuck the system. Oszty. Dobra. Prosiłaś się o to. Suczo. Dobra. Przecież cię zaraz ubiję. Spokojnie. Patrz jakie to jest gówno wytrzymałe. Szybkie, wytrzymałe. Dobra, ale najważniejsze, że się daje pokonać jeszcze. O, jakiś klas mod znowu, nie wiem co to jest. O, świetnie, jakieś wzmocnienie. Ale tam jest jeszcze jedno gówno, bo widziałem, więc nie jesteśmy jeszcze sami. Przeładuj bazukę. Nie, ta bazuczka ma moc. Jeb. A, dostała ładnie. Dobra. No, chodź. No, już po tobie. No, pięknie się złożyło, gówno. To wygląda jak gówno, jak nic więcej. Dobra. Można przeładować. To też można. Trochę kupimy amunicji, sprzedamy to co się sprzeda. I oddajemy misję. I zarazem też zakończymy 19 odcinek. Okej, okay, tu no, sprzedaż wszystko najpierw. To mi się nie przyda. O, tutaj jest taka bardziej szybko. Tu ma więcej ammo, ale mniejszy damage, dlatego i tak mi się nie chce tej broni brać. Od razu na sprzedaż. Ten klasmod na sprzedaż. Jeb, pięknie. A to co? Słyszałem, znaczy pisało mi na górze, że są jakieś nowe bronie dostępne. Eku jakieś. A my mamy lepszą bazukę? Bazuka, bazuka. Jest lepsza, spokojnie. Dobra, trochę sobie kupimy tych mikstur, już tak to powiem. Coś to jest dla nas. O kurde. Drogie są te klasmody, Team Elemental Effect Chance. Ale to nie, to mi się nie przyda. Ignite Spark Skill, Phoenix Skill. Porównać to z moim klasmodem. W ogóle jakiego my mamy klasmoda? Klasmod 32 Ignite Damage. O, lepsze to. My mamy lepsze to spokojnie. Tutaj są same gówna. Dobrze, że tego nie kupiłem w ogóle. Okej, okay, dobra, możemy iść. A tutaj tarcza nic.
Okej, okay, same gówna. Zmykamy stąd. Nie ma co. Okej. Okay. Mamy artefakt dla syreny. Aha, czyli to była taka misja, znajdź artefakt i już nie musisz misji oddawać. No to fajnie. No, to tym nawet lepiej. Byśmy już tu zakończyli odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 19 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Yo!